równość przede wszystkim musi być wypracowana przez nas, musi być zbudowana przez nas. Musimy w to włożyć dużo pracy, ale wspólnej pracy, bo równość wymaga tej wspólności. Wiemy, że różnorodność jest naszą siłą. Znajdujemy dumę w tym, co nas łączy. Właśnie w taki sposób, w jaki jesteśmy razem, w jaki jesteśmy wspólnie, ale też indywidualnie, każdy osobno. Jesteśmy wystarczający, jesteśmy piękni i możemy być z tego dumni.